Znasz to uczucie, gdy robisz coś, co kochasz? Albo w ogóle robisz coś, co lubisz? I nagle zapominasz o tym, że żeby to coś robić, musisz wkładać w to wysiłek. I zapominasz o tym kompletnie i nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że robisz różne rzeczy całkowicie bezwysiłkowo. Już totalnie zdążyłeś zapomnieć o samym sobie. Te rzeczy przychodzą, zaraz odchodzą, wpadają ci do głowy nowe pomysły. Masz ogromną ilość siły i energii, taką ilość siły i energii, o jakiej w życiu byś nie pomyślał, że masz. Przestajesz mieć wątpliwości, przestajesz mieć lęk, przestajesz mieć opór. Pojawiają się naprawdę super znakomite pomysły i nic z tego, nizowego nagle zdajesz sobie sprawę, o kurczę, zrobiłem to, udało się. Zrobiłem nawet więcej niż myślałem. Super, ale fajnie, chciałbym robić tego więcej. Sekret na produktywność, sekret na kreatywność, sekret na stan flow, bo myślę, że tego wszyscy szukają, żeby czuć się dobrze z tym, co robimy na co dzień. Żeby czuć się fajnie, żeby mieć mega efekty. Efekty, gdy coś tworzymy, efekty, gdy coś robimy, efekty, gdy medytujemy, gdy mamy jakieś relacje z ludźmi, chcemy mieć lepsze relacje z ludźmi, chcemy mieć lepszą pracę, chcemy zarabiać więcej pieniędzy, chcemy bogactwa, obfitości, miłości, sukcesu. Chcemy innych stanów świadomości, albo przynajmniej, żeby to życie, w którym jesteśmy, było fajne, takie, jakie jest. I wiecie, to wszystko, tak na dobrą sprawę, dotyczy nas, dotyczy ciebie, dotyczy mnie. I dotyczy też tej chwili obecnej, w której każdy z nas jest. Bo wszystko zaczyna się zawsze od chwili obecnej. Największe stany uważności, wytężonej koncentracji, bycia w medytacji, to zawsze kończy się i zaczyna chwilą obecną. Wiecie, dla mnie osobiście produktywność równa się akcja. To jest ten moment, gdy coś zaczynamy robić i po prostu to robimy. Nie ma na to najlepszej recepty, nie ma na to najlepszego sposobu. Ja mogę czekać wieczność na to, aż wpadną mi fajne pomysły i zacznę nagrywać film, albo będę miał wenę i inspirację, żeby napisać wiersz, czy zrobić to, czy tamto, ale to praktycznie nigdy nie przychodzi. I nawet jeżeli mam w głowie obraz tego, że chcę być idealny i chcę być super fajny, to również nigdy nie nadchodzi, ponieważ perfekcja nie istnieje. I nawet jeżeli nagrywam super wypasionym sprzętem i mam całą tą wiedzę i mądrość, którą zdobyłem przez ostatnie lata i wypracowałem w sobie umiejętność przemawiania do kamery, to i tak zawsze stawiam je na początku mojej drogi, bo nigdy nie jest tak idealnie, jakby mój umysł chciał, żeby było. I nawet jeżeli może zaimponuję niektórym osobom i jestem mega wdzięczny za wasze pozytywne wsparcie czy feedback, to wiecie, to jest proces niekończący się nauki. I każdy moment, gdy coś robię, to jest po prostu nauka. Nauka, nauka, nauka. I dla mnie osobiście najlepszą motywacją jest to, gdy robię coś, nie mam w ogóle jakichkolwiek oczekiwań, i po prostu angażuję się w proces i działanie i to, co przychodzi, po prostu przychodzi. Nie trzymam się tego, nie przywiązuję się do tego. Owszem, staram się być najlepszy, jak potrafię być, ale nigdy tak naprawdę nie wiem, co z tego wyjdzie. Wiecie, bo sama produktywność ma kilka takich etapów, które można wyszczególnić, które ja osobiście wyszczególniam. I to jest etap pierwszy, to jest etap inspiracji, to jest etap, gdy się uczymy, etap, gdy pochłaniamy wiedzę, etap, gdy mamy nad sobą mentorów, przewodników, osoby mądrzejsze, starsze, lepsze, które mówią nam, co możemy zrobić lub co powinniśmy zrobić, żeby mieć jakieś efekty. Kolejnym etapem jest działanie. Zaczynamy działać, na początku naśladujemy, na początku imitujemy innych ludzi, imitujemy innych twórców, imitujemy nauczycieli, imitujemy mentorów, imitujemy te wszystkie przekonania czy wartości, których się nauczyliśmy, zaczynamy po prostu działać. No i na samym końcu zaczynamy się relaksować. Po działaniu po prostu odpoczywamy. Siadamy na tyłku, kończy się dzień, idziemy spać, albo po prostu podjęliśmy taką ilość akcji i działania, że się wyczerpujemy i przychodzi taki moment, kiedy musimy po prostu poleżeć, tak? I to jest taki moment refleksji, taki moment podejścia do siebie tak po kobiecemu, mógłbym powiedzieć, gdy otwieram się na naszą wrażliwość i do głowy przychodzą nowe pomysły. Możemy nawet mieć delikatne poczucie smutku, bo skończyliśmy już działać, albo i takiego delikatnego stanu przeddepresyjnego, który nie sygnalizuje tego, że coś z nami jest nie tak, tylko jest takim
objawem tego, że skończyliśmy nad czymś działać, tak? I teraz przychodzi taki moment wycofania się, żeby odpocząć. I wtedy zazwyczaj mamy refleksję i przychodzą nam nowe pomysły i inspiracje, żeby działać dalej. No i na tym etapie często ludzie prokrastynują, nie będąc świadomi tego, że tak naprawdę nie prokrastynują, ale odpoczywają. Często ludzie myślą, że mają lenia albo że są niezdolni do zrobienia czegoś, ale czasami jest po prostu tak, że nie wiedzą, co dokładnie zrobić, albo nigdy nie podjęli tej decyzji, tak? Tutaj powodów może być wiele. Czyli mam trzy takie etapy. Mamy etap inspiracji, etap działania i etap relaksacji. I każdy z tych trzech etapów ma taką cechę negatywną, o której rzadko się mówi, albo mówi się tylko i wyłącznie częściowo. I tak przykładowo etapem negatywnym tego pierwszego aspektu inspiracji jest intelektualna masturbacja, gdy ciągle się inspirujemy, gdy ciągle poszukujemy nowej wiedzy, nowej informacji, nic tą wiedzą nie robimy, tylko siedzimy w naszej głowie. To jest taki etap mentalnej masturbacji, po prostu bawimy się ideami, koncepcjami, mamy fantazje, jakieś marzenia, wyobrażenia, ale nic jeszcze z tym nie zrobiliśmy. Potem, gdy przychodzi faza działania, to jej cechą negatywną jest bezmyślność. Gdy my ciągle działamy, po prostu szybko, jak najszybciej, żeby mieć jakieś efekty, żeby coś zrobić, to nie rozglądamy się, jakie to ma do końca efekty na nasze otoczenie, czy nie wiem, przykładowo wpływ ekologiczny, i stajemy się troszeczkę tacy bezmyślni, bo ciągle działamy. No i gdy przychodzi ten etap trzeci, czyli relaksacji, no jego cechą negatywną jest prokrastynacja, jak mówiłem wcześniej. No i każdy z tych etapów ma, tak jak powiedziałem, pozytywną cechę, ale i też negatywną. I są one niezbędne po to, abyśmy tworzyli, abyśmy działali. Bo czym jest produktywność? Produktywność to jest umiejętność robienia czegoś z życiem, co daje nam poczucie satysfakcji i mamy jakieś efekty w tym kierunku, w którym chcemy iść. Jeżeli chcesz lepić garnki, to kupujesz książkę na temat lepienia garnków, uczysz się na ten temat, zaczynasz lepić garnki, a potem ewentualnie sprawiasz, żeby te garnki były lepsze. Jeżeli robisz notatniki, to uczysz się na temat robienia notatników, potem robisz swoje własne prototypy i potem ewentualnie uczysz się, jak je sprzedawać, czy jak je robić lepiej. Jeżeli chcesz być mówcą motywacyjnym, to uczysz się, jak być mówcą motywacyjnym, naśladujesz innych, stajesz się w tym coraz lepszy i ewentualnie poprawiasz siebie i idziesz w świat, tak? I tyle. Jeżeli chcesz być nauczycielem, to samo. Chcesz być, nie wiem, opiekunką dla dzieci, chcesz być biznesmenem, chcesz być twórcą, chcesz robić swoje własne unikatowe klocki Lego, to samo. Chcesz być designerem gier komputerowych czy producentem muzyki, robisz to samo. Uczysz się od innych, działasz, udoskonalasz tą formę i oddajesz to światu. Wiecie, w produktywności najważniejsze jest to, żeby skupić się na działaniu, skupić się na tym, co sprawia nam największą przyjemność, i nie skupiać się tak bardzo na efektach, czy na tym, żeby zarabiać od razu hajs na tym, co robimy, tylko bardzo mocno skupić się na samym etapie procesu twórczego. Bo nie ma bata, jeżeli będziesz coś robił przez długi czas i będziesz w tym dobry, jeżeli będziesz nieustępliwy, będziesz wierzył w siebie, to prędzej czy później będziesz miał efekty. A efekty przyciągają ludzi, tak? Efekty przyciągają w pewnym momencie poczucie wartości i też pieniądze, których potrzebujemy, żeby żyć. Ale wiecie, nie musimy się na tym skupiać, ponieważ często skupianie się na tych efektach powoduje, że nie mamy motywacji, żeby działać, bo mamy też takie poczucie, o kurczę, nie jestem jeszcze gotowy, nie jestem jeszcze idealny, i w grę wchodzi, wiecie, ten perfekcjonizm. I z jednej strony potrzebujemy tej fazy inspiracji, natchnienia, czy poczucia celowości, czy tego ideału, ale z drugiej strony nie możemy pozwolić, żeby to nam przysłoniło oczy i nas blokowało. Dlatego tutaj trzeba być w tym wszystkim mądrym i poruszać się po dwóch polach jednocześnie być skupionym i uważnym w chwili obecnej i akceptować chwilę obecną taką, jaką ona jest, i jednocześnie mieć w głowie tą wizję siebie, tego, co chce się robić, i wierzyć w siebie, tak? To jest takie mistrzostwo życia w dwóch światach jednocześnie, i ja nie powiem, że to jest łatwe, bo to jest sprzeczne ze sobą, to jest mega super sprzeczne, no bo z jednej strony mamy życie w chwili obecnej, z drugiej strony mamy przyszłość. No i wiecie, jak bardzo skupiamy się na chwili obecnej, to uświadamiamy sobie, że mamy też przyszłość do przeżycia. Jak żyjemy bardzo mocno w przyszłości, to uświadamiamy sobie, że nie mam nic innego do roboty, jak żyć tylko w chwili obecnej. I życie to jest takie utrzymywanie balansu, tak? I utrzymywanie równowagi. Nieraz też łapię się na tym, że się przejęzyczam, ale też pracuję nad tym i mam nadzieję, że staję się w tym coraz lepszy. Chociaż wiecie, tak porównując siebie do sprzed 4 czy 5 lat, to jest
różnica kolosalna, nie? Jak wy oglądacie mnie na przykład teraz, a ja pamiętam jeszcze, jak kiedyś nagrywałem całkowicie innym sprzętem, to w ogóle to jest już całkowita różnica, całkowicie inna rzeczywistość, w której ja w tej chwili żyję. Słuchajcie, bądźcie produktywni w tym, w czym czujecie siebie, że chcecie być produktywni, i pamiętajcie o tym, że czasami wystarczy tylko zacząć. Czasami wystarczy tylko zacząć coś robić bez oczekiwań. Zacząć i powiedzieć sobie, zacznę to robić przez minutę albo przez 5 minut i co z tego będzie, to będzie. I bardzo często jest tak, że jak już siądziemy do tej roboty i wciśniemy ten przycisk nagrywaj, czy przebierzemy się w strój do ćwiczeń, czy po prostu wyjdziemy na spacer, to nagle jakaś niewidzialna siła pcha nas dalej i nic z tego, nic złego, robimy różne rzeczy praktycznie bezwysiłkowo, będąc w stanie flow. Ja mam na imię Damiano, dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że obejrzeliście to nagranie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapki w górę, stawcie komentarze, subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco, możecie obejrzeć też pozostałe materiały, które nagrałem wcześniej. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Fight Yourself, na dole są linki. Zapraszam również na grupę na Facebooku, wszyscy jesteśmy świadomością. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo. Buźka. A dzisiaj jestem jak Yoda. Wiecie. Mistrzu, nie? W ogóle trzeba zmieniać co chwilę tą kreację, bo widzę, że mózg się łatwo przyzwyczaja, gdy robi jakąś rzecz i ona jest powtarzalna i trzeba ciągle coś zmieniać. To wtedy stymuluje mózg do tego, żeby uczył się nowych rzeczy i żeby wszedł w ten stan takiej ciekawości. Wiecie, czasami trzeba dać sobie trochę takiego kopniaka w tyłek, aby wejść w coś nowego, wpaść w coś nieznanego i nauczyć się pływać w tym. I nie ma opcji, no nigdy nie będziesz doskonały, nigdy nie będziesz idealny, ale zawsze przynajmniej możesz się postarać coś zrobić z tym, co już masz. I myślę, że w tym tkwi sukces i potencjał, żeby rozpoznać tą wartość, którą dysponujemy już tu i teraz, tym, co mamy, a masz dostęp do internetu, masz pewnie komputer, telefon też masz, więc już masz bardzo dużo. I po prostu działać i zobaczyć, co z tego będzie, bo w zasadzie to nie ma innego sekretu na to, jak być bardziej produktywnym. Kocham was. No heja, wysiaki moje kochane, a teraz szybko, zanim trafi do nas, że to bez sensu.